poznaniu.pl. Poznań w minutę. Czy wybór probierza oznacza Filipa Marchińskiego w kadrze Polski? Lech Poznań niebawem może cieszyć się z kolejnego reprezentanta w kadrze. Wybór nowego trenera jest już szeroko krytykowany, ale trudno odmówić mu jednego atutu. Probierz doskonale zna młodych piłkarzy, których prowadzi w kadrze U21. Wśród nich jest Filip Marchiński. Twórczość wielkiego mistrza sztuki Vincenta van Gogha jest już w Poznaniu. Zapewnić ma doświadczenia wizualne i sensoryczne po spektakularnych sukcesach w miastach takich jak Los Angeles, Nowy Jork, Toronto, Las Vegas, Dubaj, Berlin oraz w paryskim muzeum. Nadszedł czas na stolicę Wielkopolski. Wystawę zobaczycie na międzynarodowych targach poznańskich. Poznańskie Schronisko dla Zwierząt wydało pilny apel o pomoc z powodu narastającej sytuacji związanej z chorobą u kotów. Obecnie schronisko zmaga się z brakiem miejsca i rosnącą liczbą zarażonych kotów. Zwierzęta potrzebują natychmiastowej pomocy.